No to witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Fotowoltaika bez usterek. Wspólnie z Marcinem tak się przechadzamy po ogrodzie i tak dywagujemy. Marcinie, wyczytałem w internetach, bo lubię czytać, tak już mam, że najlepszym czasem na zakup instalacji jest wiosna i lato. Czy to prawda? Czytałem te same artykuły. No, skąd one się biorą? No to zobacz. Biorą się z internetu, tak? No. Zobacz, z kupnem fotowoltaiki jest tak samo jak z kupnem mieszkania. To znaczy zawsze jest trochę za późno, bo to się robi zawsze trochę za drogie. I teraz stoisz przed wyborem. I tak będziesz za coś płacił i tak. No tak. Wolisz płacić rachunki za prąd, czy wolisz płacić już za własną instalację? No za własną instalację. Dobra, to idźmy dalej. Tak. Ci mędrcy internetowi, oni zapominają podstawowej rzeczy, że to rozliczenie instalacji fotowoltaicznej odbywa się w okresie 12 miesięcy. Więc i tak załapiesz się na taki okres, kiedy dni są dłuższe, słońce świeci, produkcja jest większa i na te ponure dni krótsze, kiedy ta produkcja z instalacji jest krótsza. Bardzo logicznie, bardzo logicznie. Czyli reasumując, nie ma na co czekać. Nie, powiem więcej. No. Ty kupujesz instalację nie na pół roku czy rok, tylko ją kupujesz na co najmniej 25 lat. Jeżeli jest u mnie chęć zakupu takiej instalacji, bo wiem i świadomie konkluduję, że to mi da jakiś zysk, to nie muszę czekać, czy to będzie marzec, czy to będzie czerwiec, tylko po prostu ustawić się w kolejkę, zamówić, poprosić o konsultację, niech ktoś przyjedzie, niech pomierzy, niech robi projekt, tak? Dokładnie tak. Czyli słuchajcie, nie czytajcie bzdur, które mówią w internetach, że trzeba kupować na wiosnę albo lato. Jeżeli macie ochotę, stać Was i rozumiecie zasadę jej działania, to decydujcie się na nią tu i teraz. Nie ma sensu czekać. Dobrze mówię? Dokładnie. No, w kolejnym odcinku opowiemy Wam o... W kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak będziesz sprzedawał i odkupował tę energię z własnej instalacji. A to bardzo mnie nurtuje, bo zawsze się zastanawiałem, jak to działa. A Wy jesteście ciekawi? No to zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.